Dzień dobry, nazywam się Czesław Jakucewicz. Grałem w Lechu 10 lat. Grałem na pozycji defensywnego pomocnika i libero. Ówczesne czasy był to system trzema obrońcami w obronie, więc to były dwie pozycje, w których występowałem w Lechu. Ale jednak wybrałem Poznań, wybrałem mistrza Polski, bo wiedziałem, że tutaj się tworzy, że tutaj będą puchary, że tu się tworzy dobry zespół. Ja byłem młodym zawodnikiem, więc gdzieś tam się dałem namówić. Ja mówię, pierwszym zawodnika pierwszego z Lecha, którego poznałem, to był Mirek Okoński, który odbierał mnie z dworca właśnie z Napierałą. Także to Napierałą. Także tutaj mówię, to też takie fajne było, że najlepszy zawodnik w ówczesnym czasie w Lechu. Tak sobie pomyślałem, przyjechał mi odebrać, było to miłe zaskoczenie. A mówię, znałem go z telewizji, znałem go z opisów i z gazety tylko. Także od razu sympatyczny okazał się, także tu mnie oprowadzili, pokazali wszystko. Także od razu jakaś taka sympatia mi tutaj w tą stronę była, że wiedziałem, że tutaj, że zostanę w Lechu. Nie sądziłem, że tak szybko się przebije do pierwszego składu, bo rywalizacja była ogromna w Lechu. Zawodników mieliśmy naprawdę. Wtedy chyba z 30 kadra była olbrzymia. Kilku odeszło, jak był ten pierwszy mistrz, 8, 5 czy 6 doszło. Ja doszedłem, doszedł Grzegorz Kapica, wczesny przecież Król Strzelców pierwszej ligi, Strzombierek. Przyszedł Heniek Miłoszewicz, świętej pamięci, z Legii Warszawa. Tak. No, to Rysiek Szewczyk z Arki Gdynia, Jankowski Rysiek z Warty Poznań, wtedy bramkarz też zasilił Lecha. No i to na pewno rywalizacja była ogromna w tamtym czasie. Przecież byli też i wychowankowie, którzy trenowali cały czas w Lechu. Araszkiewicz, Łukasik, Stroiński, Najtkowski, Łazarek Junior, także tutaj Kofnyt. Zacząłem grać. Pierwszy mecz to była dla mnie niespodzianka. Już grając o pierwszy super puchar w Gdańsku graliśmy z Lechią. Przegraliśmy co prawda chyba 1-0, jak się nie mylę. To była pierwsza edycja tego super pucharu w Polsce. I przegraliśmy i tam dostałem krzest, pamiętam, na tym starym stadionie Lechii. Taki piłkarski, troszkę mnie to bolało, ale od tych, na których miejsce trafiałem, także. Także to było fajne przeżycie. No taki troszeczkę oberwałem się po tylnej części ciała, także to nie było tak, że musiałem coś śpiewać. To mi ominęło, taki chrzest typowo tam z obozów, gdzie tam różne zawodnicy wymyślają, jak to dzisiaj się wymyśla, różnego rodzaju podstępy. Byłem młody, ambitny, motorycznie uważam, że jeżeli chodzi o wydolność, to byłem mocny, bo bardzo dużo biegałem na boisku. Chciałbym dzisiaj wiedzieć, ile metrów przebiegałem, ale w tamtych czasach nie było to możliwe sprawdzić. Nie? Bo naprawdę te porównania do dzisiejszych czasów fajnie by było tak zobaczyć, ile dzisiaj, a w tamtych czasach biegaliśmy. Także tutaj mówię, to się zaczęło od Wisły, no mówię, skończył się ten sezon dla mnie też Wisłą, bo tak dosyć szczęśliwie, bo zacząłem mój pierwszy mecz w lidze z Wisłą Kraków. I ostatni mecz w sezonie to był finał Pucharu Polski w Warszawie. Z Wisłą Kraków wygraliśmy 3-0 w Warszawie na stadionie Legii. To tym bardziej jeszcze tak nie rozumiałem tych takich meczów. Pamiętałem mecz o poprzedni tam Lecha w Pucharach Polski, ale wiedziałem, że to będzie taki dosyć mecz mocny, szczególnie na stadionie Legii. Pracowało się na tych wybitniejszych, na tych lepszych zawodników. No taka jest rola piłkarza i tutaj nikt nie miał do nikogo pretensji. No, my byliśmy w trójkę w pomocy, Jacek, ja i Bogu Zioblewski, od tego, żeby zapewniać łączenie ataku z obroną. Obronę mieliśmy też przecież naprawdę mocną i te nasi boczni obrońcy, czy Hirek Barczak, czy Krzysiek Pawlak, wydolni, niesamowite. Do tego Hirek Barczak, no, chyba jeden z najszybszych obrońców w tamtym czasie w polskiej lidze. Jedynie Lato, choć też nie mógł z nim pojedynku biegowego wygrywać. Ale to mówię, to była nasza siła. Byli z przodu ci, co mieli to
to robić, czyli mieli wykańczać, a okazało się, że jak wychodziliśmy, to cała jedenastka, jak jeden mąż, wszyscy jeden za drugiego wracał, jak ten nie mógł, to ten wracał, nawet Mirek czy Heniu, to oni wiadomo, że mieli tę myśl, oni wiedzieli, co z piłką zrobić. My graliśmy pod to, żeby właśnie oni, im dostarczyć piłkę, oni mieli. Oczywiście też nie zapominaliśmy, że my też potrafimy strzelać. Później coś trener Łazarek zaczął kombinować, bo nie podobała mu się gra Józka Adamca na pozycji defensywnego pomocnika, bo on zaczynał jako defensywny pomocnik. I w którymś z meczów chyba dokonał zmiany, że zabrał mnie, przesunął mnie do pomocy, a Józka Adamca cofnął do obrony. Cofnął do obrony i od tego się zaczęło, ale to też był skutek meczu w Pucharach. To był skutek meczu Józka Szewczyka, świętej pamięci. On tam rzeczywiście miał problem z oczami. Od tego się zaczęła jego choroba, od tamtego meczu. Zdiagnozowali u niego na dosyć poważną chorobę wtedy i zmarł. Ale i od tego czasu trener pozmieniał. Na jego miejsce przerzucił Adamca, mnie wycofał do pomocy i jak zacząłem grać w pomocy, to trenerowi odpowiadała bardziej moja gra. Ja byłem bardziej kreatywny od Józia, potrafiłem grać takie akcje technicznie, tak mi mówili, ja nie wiem, ale prawdopodobnie byłem i technicznie lepiej, i kreatywniej grałem od niego, dużo biegałem. I pierwszy mój wyjazd pucharowy, pamiętam mój pierwszy w ogóle wyjazd, lot samolotem, to był mój pierwszy. Lecieliśmy do Bilbao wtedy, graliśmy z mistrzem Hiszpanii, także Atletikiem Bilbao, tutaj mecz u nas. To praktycznie wygraliśmy co prawda 2-0, ale ten mecz mógł się skończyć wyżej i to zdecydowanie. No troszkę nam te sytuacje nie wykorzystaliśmy, a mieliśmy ich naprawdę dużo. No a tamto, już mówię, tamto był mecz taki, że jak wspominam ten mecz, bo pamiętam, chyba za ten mecz zostałem wyróżniony nawet jako jeden z Lecha, ten mecz w Bilbao, ale powiem panu, że nie pamiętam go dokładnie, bo był tak szybki mecz, że ja jeszcze takiego meczu pamiętam, jak ja zaczynając grać, moja kariera dopiero się zaczynała w Lechu, a trafiłem od razu na mistrza Hiszpanii, trafiliśmy i w tym Bilbao przegraliśmy co prawda 4-0, ale to nie wiem, to nie mieliśmy szans wygrać, jeszcze tym bardziej, że w 8 minucie chyba straciliśmy naszego rozgrywającego Henia Mioszewicza, który doznał kontuzji. Zlali boisko nam przed samym wyjściem, bo byliśmy na rozgrzewce. Na rozgrzewce to boisko było suche. Zeszliśmy do szatni ubierać się, przebierać się. Wyszliśmy, boisko było tak zmoczone, że... A przy naszym wzroście, naszych piłkarzy, my mieliśmy tą taką szóstkę, siódemkę, to ta cała defensywa, no to wszyscy prawie po 1,90 m wzrostu. No. Przy tych małych, niskich, szybkich, zwinnych Hiszpanach, no to rzeczywiście. Ale pierwsze 10 minut to stworzyliśmy naprawdę ciekawe widowisko. Lech zawsze miał tego pecha, że trafiał na zespoły naprawdę klasowe. No nie było tyle zespołów, co dzisiaj jest, że rozbite, cała Europa rozbita na tyle. Wtedy było tych zespołów mniej, wiadomo z jakich powodów, bo i państwa, nie było tyle państw, ale można było trafiać właśnie na zespoły z bardzo silne i z tej najwyższej półki. No i Lech, ja począwszy od Aberdeenu, Aberdeen grał z Lechem, Ferguson prowadził przecież Aberdeen, tak. I oni zdobyli, w tym samym sezonie zdobyli puchar, także w finale wygrali. Tak, wygrali 2-0, już sobie nie przypomina. My tak trafialiśmy, Barcelona z nami grała, trafiliśmy na Barcelonę w drugiej rundzie. Nie, w pierwszej rundzie, czy w drugiej już. Też zdobyli w tym sezonie puchar, zdobywców pucharu, więc później Olympique Marsylia. Graliśmy z Olympiquem Marsylia, bardzo dobry mecz w Poznaniu, no znakomity mecz. To chyba był jeden z lepszych meczów, jakie Lech rozegrał na własnym stadionie. No, przegrywaliśmy 1-0, doprowadziliśmy do wyniku 3-1 dla Lecha. Także tutaj nasza troszeczkę taka zaskoczyli nas w takim najłatwiejszym momencie, strzelili nam bramkę na 3-2.
3-1, to może jakieś szanse byłyby inne, ale no mówię, jak ja tak przeliczyłem, to tam grało 16 reprezentantów poszczególnych krajów, chyba 11 reprezentantów Francji, Brazylijczyk, Anglik, Stojkowicz, to był jeden z najlepszych piłkarzy Jugosławii w tym okresie jeszcze, nie? Także ale uważam, że to chyba był jeden z lepszych występów Lecha tutaj przed naszą, bo to był nie dosyć, że Papę, Cantona, no już nie będę Tigana, to nie będę wymieniał piłkarzy francuskich, którzy w reprezentacji Francji wtedy grali, ale jeszcze do tego dodajmy trenera, bo to trenerem był Franz Beckenbauer. Te stadiony nas przytłaczały, bo my widzieliśmy to w telewizji, gdzieś tam czytaliśmy o tych piłkarzach, spotykaliśmy tych piłkarzy, później akurat mieliśmy to szczęście, że trafialiśmy na takie zespoły klasowe, że no widzieliśmy tych najlepszych na świecie, jak grają, mieliśmy kontakt z nimi, graliśmy przeciwko nim, także wcale to tak źle nie wyglądało na naszym tle. To prawda jasne, mieli nad nami przewagę, ale były też takie mecze, jak z Barceloną potrafiliśmy przez parę minut nawiązać równorzędną walkę, że nawet Barcelona się broniła przed nami, czy z Liverpoolem. Był taki moment, co prawda przegraliśmy dwa mecze u siebie, ale był mecz w Poznaniu, gdzie naprawdę wcale nie można było się wstydzić. W Anglii co prawda nas tłamsili, ale to mi się wydaje, że to wynikało właśnie z tego boiska, z dopingu, z tego, czego my na co dzień, no w Lechu mieliśmy, bo na nasze mecze w tamtym okresie pierwszych paru lat, to ja sobie nie przypominam, żeby poniżej 15 tysięcy czy 20, w tym pierwszym sezonie dajmy na to, to sobie nie przypominam, żeby było mniej jak 20 na meczu tysięcy ludzi. Nie przypominam sobie, ja przychodziłem, na każdym meczu było full, cały stadion na Bułgarskie był zajęty. Dla mnie osobiście taki mecz, mój mecz, to był mecz z Panathinaikosem. No to był mój taki osobisty mecz, najlepszy, bo strzeliłem dwie bramki w Poznaniu. Wygraliśmy 3-0, nie byliśmy faworytem tego meczu. Też przyjechali, byli dwaj polscy piłkarze, Krzysiek Warzycha i Wancik. Wtedy Panathinaikosie. Panathinaikos był no bardziej renomowanym od nas, no ale my tutaj pokazaliśmy na początku, kto tu jest lepszy. Już chyba w pierwszej czy w drugiej minucie strzeliłem bramkę z karnego, a później się potoczyło. Do przerwy prowadziliśmy dwa i to było fajne, że my strzeliliśmy jako obrońcy, bo ja strzeliłem dwie i Marek Rzepka jako prawy obrońca strzelił trzecią. Także to 3-0, no i zdecydowanie to był nasz mecz i byliśmy zdecydowanie lepsi. Mój osobisty, taki dla mnie osobiście to był mój mecz. Ja w tym rzeczywiście tutaj wszystko mi wychodziło. Fizycznie byłem znakomicie przygotowany, także atakowałem, cofałem i do przodu, do tyłu strzeliłem drugą bramkę z 25 metrów. Zaskoczyłem Wandzika takim dosyć mocnym strzałem, jeszcze pomogła mi pogoda, bo było ślisko i ta piłka dostała takiego poślizgu. Później ten mecz rewanżowy, gdzie jechaliśmy, no baliśmy się tego meczu, bo baliśmy się kibiców, wiadomo jaka jest atmosfera w Atenach. Graliśmy na olimpijskim stadionie w Atenach. Byliśmy rzuceni na pożarcie, bo nie wiedzieli, że 2-0 to wynik jest, który można odrobić, a mieli naprawdę klasowych zawodników. Zresztą większość to była reprezentanci Grecji wtedy. W większości tam jeszcze byli cudzoziemcy, także jechaliśmy jako na stracenie, i okazało się, że tam 50 czy 60 tysięcy ludzi było na tym. Doping niesamowity, no kocioł straszny tam był na tym meczu, do dzisiaj to sobie przypominam, ale i strzelili nam na 1-0 i rzeczywiście zaczęliśmy się zastanawiać, czy damy radę dojść do tego, nie? Także czy doprowadzimy, czy odpadniemy. Także wygraliśmy 2-1. No. Zrobiliśmy takie dwie kąty w drugiej połowie. Zeszło nas wszystko. Jak strzeliśmy bramkę, zaczęliśmy w piłkę grać. No i Panathinaikosu nie było w tym momencie. Mecze, które ja pamiętam, już kończyłem w Lechu. Też miałem taki sezon, gdzie w lidze naprawdę grało mi się bardzo dobrze. Gdzieś tam mnie dojrzali, dostałem propozycję z Fenerbahce.
odchodziłem już po sezonie. Tam zaczynałem, odchodziliśmy w listopadzie, a tam już w grudniu zaczynałem ligę. Dokończyć miałem 6 meczów chyba. Także tutaj mówię, tak się moja kończyła. Później jak wróciłem, to jeszcze ten apostel poprosił, namówił mnie, żebym tu został. Jeszcze w Lechu to grałem coraz mniej, bo tam miał swoją koncepcję i ja miałem być tym zawodnikiem, który miał pomagać ówczesnemu. Właśnie wtedy był Jacek Bąk, wchodził do zespołu, więc to był młody chłopak sprowadzony, nasz reprezentant później. I on tak przy mnie na sparingach, ja go miałem uczyć tych różnych ustawień. No i trener tak mnie chciał, żebym był, ale ja chciałem grać. I tak później mnie namawiali, że jeszcze zostań, bo tu i puchary były, bo tam Göteborg był. I do Göteborga ja nie pojechałem, bo przyszedłem, chciałem, żeby pojechał ktoś. Ja wiedziałem, że nie będę grał, więc poprosiłem trenera, pamiętam Apostela, żeby zabrał zawodnika, który grał, żeby... Ja już byłem w takich zespołach, grałem w Göteborgu, pamiętam w Pucharze Lata. Chciałem, żeby chłopak, który zasłużył, i to wtedy trafiło na Jacka Demińskiego, że pojechał w moje miejsce. No. Ale później wróciłem jako trener do Lecha, także w tych sytuacjach, których bym chciał, żeby nigdy się nie powtórzyły. Dostałem propozycję od pana Topolskiego, trenera Topolskiego, żeby pomóc jeszcze jako piłkarz i też jako trener. Wtedy Lech był w drugiej lidze, spadł. No wtedy tak, wtedy to była tragedia, nie? Także to była ten okres Lecha, to był smutny. Ja to przeżywałem, bo ja też byłem przez około chyba 2 lata w Lechu wtedy. W pierwszym roku trafiliśmy, awansowaliśmy, ale byłem ten sezon z Lechem. No to było smutne, jak jeździliśmy poza stadionach drugiej ligi. Ja przyszedłem do Lecha od razu, miałem swój zespół, prowadziłem w trzeciej lidze. Ale mówię, propozycja, no nie można Lechowi odmówić. I byłem w Lechu przez 3 lata. Byłem przy tej awansie słynnym z drugiej do pierwszej ligi, gdzie Lech powrócił. Byłem jeszcze też przez rok trenerem. Prowadziłem jako pierwszy trener przez 8 spotkań, jak trener Waniak odszedł do końca Lecha. No to gdzieś to takie wyróżnienie dla mnie było, że i grałem w tym, i jeszcze prowadziłem zespół, także w pierwszej lidze. No. Moje najlepsze lata piłkarskie to spędziłem na kolejarzu, najlepsze mecze na kolejarzu. Zobaczyłem świat grając w kolejarzu. Wyjechałem na lepsze stadiony, na najlepsze stadiony, tego, w którym mogłem pomarzyć sobie, o nich marzyłem i to mi się spełniło. Zobaczyłem Hiszpanię, Anglię, te stadiony, grałem z takimi przeciwnikami, z którym każdemu piłkarzowi życzę, żeby zagrał. Bo to są najlepsze zespoły na świecie dzisiaj, czy Barcelona, Olympic, może jest trochę mniej, ale Liverpool, oglądamy to w telewizji, wiadomo, że są lepsze zespoły. Ale mówię, życzę każdemu, żeby tą drogę piłkarską sobie, jeżeli o czymś marzy i do czegoś chce dążyć, no to tylko pracą. Ja to cały czas to wmawiam i namawiam, prowadząc grupy młodzieżowe, namawiam do tego, że jeżeli ktoś chce w piłkę grać, to ten cel osiągnie. Ale to tylko mówię, zależy od charakteru i chęci. Jeżeli ktoś chce, to na pewno to osiągnie.